Siemaneczko. Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Manojek i dzisiaj jak zawsze zagramy w coś niesamowitego. A tym czymś niesamowitym jest gra Akinator. Pomyślałem, że będzie to bardzo fajny pomysł na serię, już bardzo dużo osób go nagrywało, ale co z tego? W każdym z odcinków będziemy próbowali sobie zgadnąć kilka osób. I dzisiaj spróbujemy odgadnąć trzy postacie z bajek, a są nimi Sid z epoki lodowcowej, SpongeBob ze SpongeBoba i Shrek ze Shreka. Jako pierwszego spróbujemy zgadnąć SpongeBoba. Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie, nie jest dziewczyną. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Z tego co wiem, to nie. Nie pochodzi z Polski. Czy twoja postać istnieje naprawdę? No, istnieje w bajce, więc chyba nie istnieje naprawdę. Czy twoja postać nosi buty? Dobra, z tego co widać, SpongeBob nosi buty, więc tak. Czy twoja postać nosi maskę? Nie, nie nosi maski. Czy twoja postać posiada broń? Chyba nie. Chyba nie. Czy twoja postać ma czarne włosy? Nie, SpongeBob nie ma w ogóle włosów. Czy twoja postać jest młoda? Wydaje mi się, że tak. Czy twoja postać pochodzi z anime, czyli japońskiej kreskówki? Nie, to nie jest anime. Chyba. Czy twoja postać chodzi do szkoły? Chodziła do szkoły jazdy, ale chyba nie chodzi, pracuje. Czy twoja postać ma włosy koloru blond? Przecież mówiłem, że nie ma włosów, więc nie. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie, jest gąbką. Czy twoja postać jest zielona? Nie, jest żółta. Czy twoja postać ma żółtą skórę? I to jest ciężkie pytanie, bo jest żółta, ale nie ma skóry, prawda? Bo chyba. Bo gąbki nie mają skóry, więc nie wiem, co dać. Nam chyba nie. Czy twoja postać jest kojarzona ze złem? Absolutnie nie, to czyste dobro. Czy twoja postać nosi irokeza? Nie. Czy twoja postać mieszka z kobietą? Mieszka ze ślimakiem, ale to chyba nie jest kobieta, więc nie. Czy twoja postać posiada kształt zwierzęcia? Nie. Czy twoja postać jest z serialu American Horror Story? Nie, nie jest. Czy twoja postać ma do czynienia z elektrycznością? Nie. Czy twoja postać ma włosy na głowie? Mówiłem już trzeci raz i mówię, że nie ma włosów. Czy twoja postać pochodzi z Undertale, gry takiej, którą chyba będę nagrywał, ale nie, nie pochodzi z tej gry. Czy twoja postać ma związek z piłką nożną? Nie. Już 25 pytań, a on dalej nie wie, o co chodzi. Czy twoja postać żyje w wodzie? Chyba się domyślił. Tak. SpongeBob kanciastoporty. Dobrze myślisz, Akinatorze. Bardzo dobrze myślisz. Długo mu to zajęło. Myślałem, że to dużo szybciej pójdzie. Ale no, myślę, że to nie było takie trudne. Dobra, jako drugą pod lupę weźmiemy sobie postać Shreka, czyli chyba mojej ulubionej bajki dzieciństwa i ulubionego bohatera. W sumie osioł był moim ulubionym bohaterem, ale chyba wszystkich. Więc Shrek. Czy twoja postać jest człowiekiem? Nie, jest ogrem. Czy twoja postać ma głowę zwierzęcia? Chyba nie. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Oczywiście. Czy twoja postać jest żółta? Nie, to nie jest SpongeBob. Czy twoja postać ma na włosy na głowie? Dobra, jak widać, Shrek jest łysy, więc nie, nie ma włosów na głowie. Tak, Shrek nosi ubranie. Czy twoja postać jest wykonawcą muzyki pop? Zdecydowanie nie. Czy twoja postać jest zielona? Tak. Czy twoja postać potrafi tańczyć? Kurczę, chyba nie. Czy twoja postać... No, już zgadł. Widzicie tutaj 10 tylko pytań. Czy twoje imieniem twojej postaci nazwano film? Tak. Czy twoja postać jest zakochana w księżniczce? Tak, myślę o Shrek. Dokładnie jest to Shrek, niestety. Dość szybko mu to poszło, więc gratulacje, Akinatorze. Dobra, i ostatnia postać na dziś, czyli Sid z epoki lodowcowej. Czy twoja postać istnieje naprawdę? Nie. Czy twoja postać nosi spodnie? Kurczę, chyba nie. A może nosi, ale chyba nie. Nie jest dziewczyną, nie jest człowiekiem. Jest zwierzęciem. Tak, jest leniwcem. Czy twoja postać nosi ubranie? Nie. Czy twoja postać stoi na dwóch nogach? Tak. Czy twoja postać jest zielona? Nie, to nie jest Shrek. Czy twoja postać jest związana z kolorem czarnym? Nie. Czy twoja postać jest brązowa? Jest szary chyba, Sid, więc nie. Różowa też nie jest. Szara, tak. Czy twoja postać jest królikiem? Nie. Czy dajesz twojej postaci pieniądze? Ja daję? Nie wiem. Chyba nie. Czy twoja postać jest terrorystą? Nie. Znaczy, dla Mańka może być terrorystą. Nie jest królikiem, już odpowiadałem. Nie jest królikiem. Czy twoja postać urodziła się w Stanach Zjednoczonych? Nie. Czy twoja postać jest niedźwiedziem? Nie. Czy twoja postać pochodzi z serialu telewizyjnego dla dzieci? No nie, no z serialu nie, pochodzi z filmu, ale może był jakiś, ale nie, nie. Czy twoja postać używa długiego łuku? Nie. Czy twoja postać robi śmieszne rzeczy?
Zdecydowanie. Czy twoja postać ma problemy z prawem? No, w tych czasach jeszcze chyba prawa nie było, więc nie. Czy twoja postać pije wodę? Chyba tak. Czy twoja postać pojawiła się w Expanded Universe? What the fuck is Expanded Universe? Expanded Universe to grupa informacji pochodzących z licencjonowanych przez Lucasfilm materiałów, należąca do nich m.in. postaci, komiksy, seriale. Okej, czyli zdecydowanie nie. Czy twoja postać zmienia kolor oczu? Nie. Pokonałem go, bo to nie myślałem o Remim z Ratatouille. Chociaż bardzo fajna bajka, ale kurczę, teraz pytanie, czy to ja coś źle mu powiedziałem, czy po prostu nie zgadł? Nie, no bo patrzcie, Sid nie nosi spodni, nie nosi ubrania. Może nie jest szary, to jest... Nie, no to jest jakiś tam chyba odcień szarego, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. Spróbujemy jeszcze raz. Aha, bo można kontynuować, więc never mind. Czy twoja postać jest związana z gotowaniem, ma związek? No nie, czy twoja postać ma futro? Tak. Czy twoja postać ma związek z instytucją religijną? No wydaje mi się, że nie. Czy twoja postać umie mówić? Oczywiście. Czy twoja postać ma kocie uszy? Nie. Czy twoja postać jest blisko związana z Bradem Pittem? O, chociaż może być, bo może podkładał głos w oryginalnej tej. Zobaczymy. Okej, okay, więc pod Steeda, z tego co wyczytałem, głos podkładał John Leguizamo. Taki oto pan, więc nie, nie ma żadnego związku i nie jest małpą. Czy ma związek z lodem? O, jesteśmy blisko. Tak. Czy twoja postać wykonuje robótki na drutach? Nie wiem. Czy twoja postać świeci? Nie. Czy twoja postać posiada broń? Nie. Myślę o Sid! Brawo! Z Ice Age, z epoki lodowcowej. Bardzo dobrze. Długo mu to zajęło, ale zgadł, ale zgadł. Pięknie. Dobra, kochani, tak więc to już by było na tyle. Dzisiaj były trzy postacie. Każdą zgadł, aczkolwiek ze Sidem zajęło mu to najdłużej. I raz źle zgadł, więc mógłbym uznać, że pokonałem go, ale... To chyba tak to nie działa. Jeżeli wam się spodobała ta seria, to oczywiście dajcie łapkę w górę albo w dół, jeśli się nie spodobała. Jeżeli wam się spodobałem ja, to możecie zostawić subskrypcję, bardzo mi to pomoże. Zobaczymy, kogo będziemy zgadywać w następnych odcinkach, a na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się, pa pa!